Co Aleks Mackiewicz zrobił z honorarium Stańca z, z gwiazdami? Aleksander Mackiewicz, mimo że odejście z tańca z gwiazdami było dla niego rozczarowaniem, postanowił uczynić coś wyjątkowego z honorarium, które otrzymał za udział w programie. W rozmowie udzielonej niedawno ujawnił, że pieniądze te przeznaczy na cel charytatywny. Decyzja ta jest wyrazem jego zaangażowania w pomoc innym, zwłaszcza dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Mackiewicz podkreślił, że choć wcześniej nie mówił o tym publicznie, aby nie wpływać na losy programu czy głosowanie, teraz postanowił podzielić się swoją decyzją. Wyraził chęć odwiedzenia miejskiego ośrodka wychowawczego, aby zrobić prezenty dla utalentowanych, potrzebujących dzieci. Jego gest spotkał się z uznaniem, zwłaszcza w kontekście emocji wywołanych przez jego odejście z programu. Choć sytuacja ta wpłynęła także na partnerkę tańca, Dagmarę Kaźmierską, która odczuła presję ze strony komentarzy internetowych, Mackiewicz postanowił skupić się na działaniu pozytywnym i pomocnym. Ta decyzja Aleksandra Mackiewicza o przekazaniu honorarium na cele charytatywne zyskała szerokie uznanie wśród społeczności internetowej oraz osób obserwujących tańca z gwiazdami. Jego gest jest dowodem na to, że nawet w trudnych sytuacjach można znaleźć sposób, aby pomagać innym i wprowadzać pozytywne zmiany. Wielu fanów programu doceniło jego szlachetne działanie i wyrazili wdzięczność za pomoc, jaką zapewni dzieciom potrzebującym. Jego postawa także zwróciła uwagę na ważność wspierania dzieci w trudnych sytuacjach oraz na rolę, jaką mogą odegrać znane osobistości w społeczeństwie. Przekazanie honorarium na cele charytatywne nie tylko pomaga potrzebującym, ale także inspiruje innych do podobnych działań i zwiększa świadomość społeczną na temat problemów, z jakimi borykają się niektórzy. Aleksander Mackiewicz swoim gestem udowodnił, że nawet z pozycji uczestnika telewizyjnego show można mieć pozytywny wpływ na życie innych osób.